W Szkocji wszystkie leki są bezpłatne. Lekarz pierwszego kontaktu tutaj w Szkocji po prostu otwiera jakąś książkę albo googluje lek dla mnie, żeby mi wygooglować, jaki mi lek dać. No to tak bardzo szybko się dostałem do specjalisty alergologa. No dobrze, na wizytę tam czekałem chyba ze 3 albo 4 miesiące. Chyba zdrowie jest lepsze tutaj czy w Polsce. Tak przykładowo w Turcji nie leczono przez telefon ludzi, więc nie wszędzie. Ja też mogę sobie pozwolić na opowiadanie o służbie zdrowia tutejszej, no szczególnie o służbie zdrowia szkockiej, chociaż Szkocja oczywiście podlega pod tak zwany National Health Service, czyli NHS słynne tutaj w Wielkiej Brytanii. To bodajże najstarsza służba zdrowia na świecie, że tak powiem, w tej naszej powiedzmy nowoczesnych czasach, bo nie mówię tam o jakichś starożytnych czasach. No ale tak się chwalą, że to taka pierwsza zorganizowana służba zdrowia na świecie powstała właśnie w Wielkiej Brytanii. Natomiast oczywiście pozostawia wiele do życzenia, tak jak pewnie służby zdrowia w wielu krajach. Nawet pewnie w Skandynawii czy w Japonii, które te kraje słyną za wzór, jeśli chodzi o służbę zdrowia i o pomoc w ogóle socjalną, społeczną, socjalną, medyczną. To nawet w takich krajach pewnie zdarzają się czarne owce. I tutaj oczywiście w Wielkiej Brytanii, a konkretnie tak jak mówię, ja będę się opierał na Szkocji, bo chociaż tak jak mówiłem, te wszystkie kraje zrzeszone podlegają pod NHS, to są jakieś takie subtelne lub mniej subtelne różnice pomiędzy Szkocją a na przykład Anglią. I ja będę mówił o Szkocji. Wiem, że w Wielkiej Brytanii nie wszędzie jest tak samo, jeśli chodzi o kwestie recept. W Anglii musicie no niestety płacić za recepty, to znaczy za leki musicie płacić, które są wystawiane na recepty. Nie wiem dokładnie, czy za wszystkie i nie wiem dokładnie, jakie to są stawki, ale wiem, że musicie płacić. W Szkocji wszystkie leki są bezpłatne, dosłownie wszystkie leki są bezpłatne, dostajesz receptę, idziesz i dostajesz lek za darmo w aptece. Ja się tak do tego stopnia, do tego przyzwyczaiłem, że jak jadę nieraz do Polski i zdarza mi się tam gdzieś iść do lekarza, dostanę receptę, to tak stoję jak ten idiota przy okienku, bo pani farmaceutka czy tam pan farmaceuta czeka, aż ja zapłacę za lek, a ja już chcę wychodzić. Po prostu takie przyzwyczajenie, że się nie płaci za leki. Czy to jest dobre, czy to jest złe, to można by nagrać inny film na ten temat, bo to jednak nie państwo płaci wtedy za te leki w Szkocji, tylko podatnicy płacą za osoby, które chorują i potrzebują leków, czyli podatnicy też płacą za te leki, które ja muszę stosować. No ale ja też jestem podatnikiem i też płacę za leki, które i inni ludzie muszą stosować. Więc to jest taka dyskusyjna kwestia, dość kontrowersyjna, można by powiedzmy mówić na ten temat dużo. Ja też na ten temat służby zdrowia w Szkocji mogę się wypowiedzieć trochę, ponieważ mam tutaj dwie, a w zasadzie trzy chroniczne choroby, które już leczę co najmniej z 10 lat tutaj w Szkocji, więc wizyta u lekarza nieraz raz w tygodniu nie jest mi dziwna. Trzy zabiegi też tutaj miałem w szpitalu już, więc też wiem mniej więcej, jak to wygląda. I powiem Wam tak. Ludzie, Polacy, narzekają często na służbę zdrowia w Wielkiej Brytanii, czy to w Anglii, czy to w Szkocji. Ja nie narzekam. Może ja jestem zbyt tolerancyjny i zbyt cierpliwy i dlatego nie narzekam, ale tak jak mówię, mogę się na ten temat wypowiadać, ponieważ leczę autystyczne dziecko tu w Szkocji od 11 lat. Korzystam z tutejszej służby zdrowia, jeśli chodzi o terapię mojego autystycznego Kacperka. Sam mam te trzy chroniczne choroby, o których wspomniałem, i też je leczę tutaj od około 10 lat, więc no spotykam się z różnymi lekarzami, pielęgniarzami, pielęgniarkami, terapeutami i innymi medykami i no nie mam powodu do narzekania. No uważam, że wywiązują się ze swoich obowiązków tak jak trzeba. Może ja mam takie szczęście, a inni mają pecha i trafiają tutaj na tak zwanych kiepskich lekarzy. No dobrze, lekarz pierwszego kontaktu tutaj może faktycznie budzić zastrzeżenia, bo wielokrotnie mi się zdarzyło, że lekarz pierwszego kontaktu prawie za każdym razem mi się to zdarza, że lekarz pierwszego kontaktu tutaj w Szkocji po prostu otwiera jakąś książkę albo googluje lek dla mnie, żeby mi wygooglować, jaki mi lek dać. No to tak samo ja mogę sobie sam zrobić, bo wpiszę jakąś jednostkę chorobową i sobie wygoogluję lek, tak? Tylko go nie dostanę bez recepty. Chociaż są sposoby, no ale mniejsza z tym. Moi drodzy,
moi drodzy, natomiast jeżeli dostaniesz się tutaj w łapy specjalistów, ja jestem, jeśli chodzi o specjalistów, ja jestem mega, ale to mega zadowolony. Ja tu zarówno korzystam z specjalistów laryngologów, ja tutaj korzystam ze specjalistów, laryngologów, alergologów, neurologów, ze specjalistów chirurgów też korzystałem. Korzystam tu też ze specjalistów, jakże to się nazywa, jak mi wyleciało z głowy, gastrologów, gastroenterologów. No i korzystamy tutaj dla naszego syna ze specjalistów typu terapeuci, którzy się zajmują dziećmi z zaburzeniami autystycznymi i nie tylko, czyli to są psycholodzy, psychiatrzy, neurolodzy, no i inni, no i różni inni terapeuci. I powiem Wam, że ani raz się nie za... A, nawet z kardiologów korzystaliśmy i z ginekologów, ale to już moja żona, nie ja. I powiem Wam, że nie zawiodłem się. I teraz ktoś mi może powiedzieć, i założę się, że się pojawią jakieś hejty, i że ale Ty przechwalasz tą Szkocję, sieć tej Szkocji, gnij i przechwalaj tą Szkocję, bo już takie komentarze miałem. Ja nie przechwalam Szkocji, ja chwalę każdy kraj na świecie za coś. Polskę chwalę za różne rzeczy, nie wiem, Francję chwalę za różne rzeczy, Stany Zjednoczone chwalę za różne rzeczy i Szkocję chwalę za różne rzeczy. Tak samo te kraje, o których wspomniałem, mogę też krytykować za różne rzeczy i krytykuję. Jak jesteście moimi widzami i subskrybujecie, no to takie filmy może Wam YouTube podsuwać, kiedy ja wymieniam wady i zalety w różnych na przykład krajach, do których podróżuję. Bo przypominam, że jesteśmy na kanale Bez Ściemy, ja jestem Marcin Szymański i tutaj mówimy o życiu Szkocji z mojej perspektywy i z perspektywy mojej rodziny, a także o podróżach, ponieważ my podróżujemy po świecie, podróżujemy, a nie jeździmy na wakacje. Mówię to dlatego, bo chcę Was po prostu zachęcić do tego, żebyście podróżowali ze mną i z moją kamerą, a jest szansa, że pokażę Wam jakieś fajne miejsca na świecie. Także moi drodzy, służba zdrowia w Polsce ma tą przewagę, że jest tam mnóstwo tak zwanych prywatnych lekarzy i ci prywatni lekarze są za przysłowiowe grosze, za grosze w porównaniu do tego, co tu możecie spotkać. Bo ja wiem, że trzeba za wizytę zapłacić 200 czy 300 zł nawet w Polsce, ale tutaj musicie zapłacić na przykład 200 czy 300 funtów, a za zabiegi to już na przykład 1000, 2, 3, 5 tysięcy, a i nawet 15 tysięcy funtów. Ja miałem ostatnio robioną kolonoskopię i gastroskopię, takie combo. Wiem, że w Polsce kolonoskopia i gastroskopia idzie to zrobić za jakieś 500, 600 czy tam 700 zł, taki zestaw. A ja tutaj chcąc robić prywatnie, musiałbym zapłacić 2,5 tysiąca funtów, bo sprawdzałem to wielokrotnie. 2,5 tysiąca funtów, słuchajcie, to jest prawie 13 tysięcy złotych za kolono i gastroskopię. No na szczęście dostałem tutaj skierowania od lekarza rodzinnego i taka ciekawostka dla osób mówiących, że tutaj służba zdrowia jest kiepsko. Ja poszedłem na 10 rano do lekarza rodzinnego, ponieważ miałem tam jakieś dolegliwości brzuszne od pewnego czasu i po prostu chciałem się przebadać, tak, profilaktycznie. I słuchajcie, wyszedłem z gabinetu i pojechałem od razu do szpitala. Lekarz mnie od razu skierował do szpitala, a tam w szpitalu zrobili mi też kompleksowe badania i od razu wyznaczyli mi termin gastroskopii i kolonoskopii. No może jestem szczęściarzem, ale podobnie było też z laryngologiem, kiedy miałem zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, też pojechałem prosto do przychodni, w której też mi zrobiono w tym samym dniu rezonans magnetyczny głowy. Rezonans magnetyczny głowy, prześwietlenie i moi drodzy, i szybko dostałem się do specjalisty. Podobnie było z alergologiem. Mam silną alergię. Dwa albo trzy razy byłem u lekarza rodzinnego i po prostu też bardzo szybko się dostałem do specjalisty alergologa. No dobrze, na wizytę tam czekałem chyba ze 3 albo 4 miesiące, no ale chodzi o to, że skierowanie od ręki dostałem, a jak już się dostałem do tego alergologa, tak już później te wizyty były w miarę regularnie. No może teraz więcej się skupię na moim synie autystycznym, czyli jaką on pomoc dostaje. No przede wszystkim w momencie, kiedy został zdiagnozowany jako dziecko autystyczne tylko przez jednego lekarza, nie musiało być żadnej komisji, żadnych, nie wiem, spotkań lekarzy, nie wiadomo jakich. Po prostu jeden lekarz zdiagnozował mojego synka jako dziecko z autyzmem
I moi drodzy, w tym momencie ruszyła ta cała machina. Tak? W ciągu najbliższych kilku dni dostaliśmy mnóstwo telefonów, listów i skierowań do różnych specjalistów typu neurolog, psycholog, psychiatra. Jak dostaliśmy te skierowania wszystkie, tak zaczęli nam po prostu do domu przychodzić różni terapeuci i w domu terapeutyzować nasze dziecko. Był to terapeuta zajęciowy, terapeuta behawioralny. No nie będę tutaj się zagłębiać, bo to nie jest film o autyzmie, więc nie będę tutaj wymieniać tych wszystkich terapii, jakie mieliśmy. Chcę po prostu tylko powiedzieć, że jak ruszyła ta cała machina, to oni po prostu sami przychodzili do domu, oni sami dzwonili, wysyłali listy, umawiali nas na skierowania, wypełniali różne papiery za nas, dzięki którym tutaj się dostało takie zasiłek, tak? Zasiłek dla dziecka niepełnosprawnego. No w Polsce też takie coś macie. Nie wiem dokładnie, jak to funkcjonuje, ale wiem, że jakiś punkt siódmy może musicie mieć. Moja siostra ma córkę autystyczną od 5 lat, tam, czy tam 4 lat, tą córkę tam leczy. Także wiem, że tam z tym punktem siódmym są problemy. Trzeba się odwoływać. Ona się odwoływała nawet do sądu, żeby ten punkt siódmy dostać. Dwukrotnie się już odwoływała, teraz będzie się trzeci raz odwoływać, czy coś takiego. Także no tutaj czegoś takiego nie ma. No w Polsce wydaje mi się, że myślą niektórzy ludzie, urzędnicy, nie obrażając tu żadnego urzędnika, jeśli mnie ogląda, bo nie każdy jest taki sam, ale wielu niestety urzędników myśli, że autyzm nie jest na całe życie i po prostu za wszelką cenę ci chcą odebrać pieniądze, czyli ten zasiłek na dziecko autystyczne, za wszelką cenę ci to chcą odebrać. Bo tak jakby autyzm miał być wyleczalny, a z definicji autyzm nie jest wyleczalny. Natomiast tutaj jednak no, czegoś takiego ci nie zabierają i ufają ci na słowo, że twoje dziecko ma dalej autyzm, skoro dostało diagnozę ileś lat temu. Bo autyzm jest niewyleczalny, no to jest niewyleczalny, tak? No owszem, co jakiś tam czas odnawia się tutaj te dokumenty związane z przyznawaniem tego zasiłku dla dzieci niepełnosprawnych, ale to jest tylko czysta formalność, nikt nie chce waszego dziecka widzieć, wypełniacie papiery, wysyłacie i małe prawdopodobieństwo jest otrzymania jakiejś odmowy. Dlatego przeprowadzając te wszystkie terapie, które tutaj mieliśmy dla naszego kacpra autystycznego i porównując do tego, jak to w Polsce wygląda, jak mi siostra opowiadała i znajomi, którzy mają dzieci autystyczne, to wiem, że nie osiągnąłbym takich efektów z moim dzieckiem autystycznym. Jeśli jesteś zainteresowany, jakie są efekty, to nagrałem serię filmów o leczeniu autyzmu tutaj i o progresie mojego syna, historia autyzmu, historia sukcesu. Wstawiam ci zakładkę po lewej lub po prawej stronie, możesz sobie zobaczyć, jak nasz syn funkcjonował parę lat temu, jak funkcjonuje teraz. I nie nagrywam tego filmu, żeby się tu jakoś zachwalać tą Szkocję, tylko po prostu to jest jeden z powodów, który mnie tu zatrzymało. Służba zdrowia właśnie, która bardzo tutaj pomogła mojemu dziecku i mi. W Polsce raczej taką pomoc bym otrzymał tylko płatnie, albo przede wszystkim płatnie, bo dobrze trafiałem na dobrych specjalistów też w Polsce, jak mieszkałem w Polsce, ale raczej trafiałem na takich specjalistów, którzy tam nie bardzo się przejmowali moimi chorobami. Tutaj ci specjaliści się przejmują moimi chorobami i mówię tak. Nie faworyzuję Szkocji, nie zachwalam Szkocji, ale jest to jeden z powodów, dlaczego tutaj jesteśmy, bo mamy autystycznego syna i dostaję tutaj ogromną dawkę pomocy, bezinteresownej pomocy. Ja dostałem tutaj od tutejszej służby zdrowia też ogromną dawkę pomocy i słuchaj, jak masz mnie zamiar hejtować i mówić, że co ty pier, co ty gadasz, no to ja ci po prostu opowiadam tak, jak jest, mój drogi, moja droga. Hejterze, hejterko. Tak jest, ja mam chroniczne choroby, tak jak wspomniałem, 3 i nie zawiodłem się nigdy. Moje dziecko ma chroniczne choroby i nigdy się też nie zawiedliśmy. I dlatego tak chciałem powiedzieć, czy służba zdrowia jest lepsza tutaj, czy w Polsce. Tego się nie da jednym słowem powiedzieć. Ja uważam, że w Szkocji ja jestem po prostu zadowolony, moja rodzina jest zadowolona i wielu moich znajomych jest zadowolony. Ja uważam, że tak summa summarum służba zdrowia jednak jest jakby efektywniejsza tutaj niż w Polsce. Takie jest moje zdanie, ta bezpłatna, ta podstawowa.
ta oferowana przez państwo. No dobrze, ostatnie dwa lata pokazały co innego, ale to w zasadzie wszędzie na świecie. No chociaż nie wszędzie, bo wiem, że na przykład przykładowo w Turcji nie leczono przez telefon ludzi, więc nie wszędzie. Także moi drodzy, tak, jest to jeden z powodów, dlaczego jestem tutaj. Uważam, że służba zdrowia w Szkocji funkcjonuje fajnie. Leki są za darmo, za które płacą podatnicy. Ja też jestem podatnikiem, więc też płacę za leki dla innych osób. Tak jest w Szkocji. W Anglii jest inaczej. Leki nie są za darmo, jak wspominałem, i nie wiem, jak tam z lekarzami macie. Wypowiedzcie się w komentarzach, jakie macie doświadczenie z tutejszą służbą zdrowia. Może macie zupełnie inne, a może macie jeszcze lepsze niż ja, a może macie takie same jak ja. Może uważacie, że ja gadam głupoty. Ja opowiadam to z własnego doświadczenia, z moich obserwacji i w sumie z doświadczenia też paru osób, ponieważ skonsultowałem to z kilkoma znajomymi osobami tutaj ze Szkocji, jak oni tam postrzegają tutejszą służbę zdrowia i opinie są podobne do moich. Owszem, zdarzyły się opinie negatywne, ale słuchajcie, nie da się nikogo zadowolić, bo czasem jest tak, że ktoś jest niezadowolony z służby zdrowia w danym kraju i później po prostu opowiada o tym, I po prostu na tej podstawie inni wyrabiają opinię, lub też analogicznie, ktoś może być bardzo zadowolony tak jak ja i moi drodzy, i też na tej podstawie ludzie mogą sobie wyrabiać opinię, że skoro on jest zadowolony, to pewnie tak jest. Nie, nie jest tak, są różne opinie, ale ja po prostu porównuję moją sytuację, czyli chroniczną chorobę mojego dziecka i moje trzy chroniczne choroby. I po prostu uważam, że w Polsce nie dostałbym takiej pomocy, więc na tej podstawie jestem w stanie stwierdzić, że moim zdaniem w takich sytuacjach jak moja służba zdrowia lepiej funkcjonuje w Szkocji niż w Polsce. Nie wiem, jak jest w Anglii, chociaż jest to pod tym samym parasolem. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie. Sorry za ten przydługawy i ględzący film, ale po prostu chciałem komuś o tym powiedzieć, a Was szanuję i z Wami lubię rozmawiać w komentarzach, więc mówię to do Was. Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam Was, Marcin, a tu kanał Bez Ściemy. Trzymajcie się.